Cześć, witajcie, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Demo, to jest pierwszy odcinek z nowej serii na kanale, a mianowicie z serii Zagramy w Metro Last Light. Tak się złożyło, że rok 2013 rozpoczęliśmy serią z gry Metro 2033 i zakończymy go również serią z gry Metro, ale tym razem z Last Light. Gra miała premierę już jakiś czas temu, szczerze mówiąc Metro 2033 tak bardzo mnie wciągnęło, że chciałem kupować Last Light w premierę, ale okazało się, że fundusze były jednak trochę za bardzo ograniczone i dopiero skusiłem się na Metro Last Light niedawno, jak na Steamie była ta promocja. Pokażę wam tylko jeszcze opcje, na jakich będziemy grać, ponieważ troszeczkę są inne. Będziemy grać w 720p w takiej rozdziałce, dlatego że chcę mieć stałe 60 fpsów, to jest dla mnie ważne, a na YouTubie tego i tak za bardzo nie będzie, myślę, widać. Jakość wysoka. To nie będziemy mieć podkręcać, myślę, tak więc tak wyglądają te opcje. Jeśli chcecie, to sobie zatrzymajcie film, bo szkoda trochę czasu. I opcje gry to oczywiście napisy polskie, a dialogi rosyjskie, czyli tak jak to było ostatnio, dla większego klimatu. Dobra, w takim razie myślę, że możemy rozpocząć sobie nową grę. Co my tutaj mamy? Mamy tak, tryb oryginalny. Aha, musimy teraz wybrać tryb gry, na jakim będziemy chcieli nagrywać. Czyli tak, tryb oryginalny jest zalecany dla graczy, którzy dopiero odkrywają świat Metra. Jeżeli przechodzisz Metro Last Light po raz pierwszy, polecamy wybór trybu oryginalnego. Elementy ekranu, interfejs użytkownika oraz podpowiedzi są włączone, a amunicja jest łatwo dostępna, co zmniejsza konieczność bazowania na atakach z ukrycia. A tryb Stalkera jak wygląda? Tryb Stalkera nie jest zainstalowany, musisz pobrać tryb Stalkera ze sklepu Steam. Aha, dobra, czyli to jest jako płatny dodatek pewnie, tak? Albo może jakiś patch, nie wiem. Ale jak ze sklepu, to pewnie jest płatne. Dobra, weźmy na oryginalnym. I tu mamy poziom trudności do wyboru. Łatwy, normalny i trudny. Ja pozostanę, myślę, na normalnym. Ponieważ na łatwym, to zobaczcie, nawet tu jest napisane, że walka nie stanowi wielkiego wyzwania, a amunicji i zasobów jest pod dostatkiem. Czyli będziemy mogli iść jak czołgi i zabijać wszystkich. To nie o to chodzi w tej grze. Tu trzeba trochę się poskradać, trochę pomyśleć, trochę pobać się. Czasem mieć kryzys, jeśli nam zabraknie na przykład filtrów do maski, trzeba pokombinować, jak nam przetrwać, więc ja będę grać na normalnym, ponieważ będzie, myślę, to ciekawsza seria. Na trudnym bym się za bardzo męczył, normalny będzie optymalny dla mnie, nie jestem jakimś mistrzem, jeśli chodzi o grę w Metro, ale coś tam wiem. Polecany dla graczy z doświadczeniem w grach FPS. Będziesz musiał rozsądnie dysponować zasobami amunicji i filtrów oraz ostrożnie podchodzić do wszelkich sytuacji bojowych. Właśnie o tym mówiłem, tu trzeba na spokojnie podejść, to będzie bardzo ciekawe, myślę. Więc rozpoczniemy sobie grę w trybie normalnym. Niestety teraz też, aha, jeszcze korekcja gamma, ma ten lewy obrazek być ledwo widoczny, tak? Wiecie co, normalnie bym sobie wziął takie ustawienie, ale YouTube jeszcze trochę podciemnia nam filmy, ściemniej niestety, więc ja zagram na takich ustawieniach, żeby to wam się optymalnie oglądało. I teraz mam jakiś filmik wprowadzający, który możemy pominąć, ale tego nie będę robić. Będę też troszeczkę gadać podczas tego filmiku, żeby nikt się do mnie tutaj nie przywalił o prawa autorskie. Bo wiem, że teraz na YouTubie jest to akurat bardzo modne, więc mam nadzieję, że to nie będzie żadnych problemów i roszczeń, dlatego nie chcę tutaj pozostawiać kilku sekund filmu bez żadnego komentarza. Podczas gry, podczas dialogu w grze nie będę takiego czegoś robić, tutaj tylko, wiecie, podczas takich cutscenek będę coś takiego praktykował, zobaczymy, czy będzie jakiś efekt tego. Mam nadzieję, że tak. W ogóle jestem też ciekaw, czy... Prawda? Straszniej. No, zapowiada się ciekawie. Mamy nasz pierwszy poziom, zaraz go sobie rozpoczniemy, tylko wam powiem tak. Mam nadzieję, że w Metro Last Light tak samo się wciągnę, jak w Metro 2033, że tak samo mi się spodoba ta gra. Mam nadzieję, że się nie zawiodę na tej grze. Mam nadzieję, że ta seria również wam się spodoba, tak jak Metro 2033. I słuchajcie, rozpoczynamy naszą przygodę. Mam nadzieję, że będziecie się bawić bardzo dobrze i mam nadzieję, że mi się również gra spodoba i że też się będę bawił świetnie. Tak więc rozpoczynamy serię z Metra. Я вот тут недалеко раньше жил, ну, до войны еще, на Петровке. Один из всей семьи спасся. На работу ехал. Звонить пробовал, но куда там? No, coś się dzieje. Jezu, co jest grane? Słyszycie ten dźwięk picia serca? Boże, jakie rozpoczęcie. Jezu! Wow, 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 wow! Spadajcie! Jezu! Dlaczego, jak ich zabiłem, to pojawiają się ciała moich ludzi tutaj, czy moich kompanów? Jezus Maria, co tu się dzieje?
O Boże. Czyli mieliśmy jakąś właśnie przed chwilą schizę. Artem miał jakieś schizy i tak naprawdę zabiliśmy swoich ludzi. Mamy ich krew na rękach. Świetnie, Jezu. Znowu oni? Artem, prosypaj się. Teraz to pytanie, czy to był jakiś sen? Czy to było jakieś wspomnienie? Nieudziwительно после всего пережитого. Posłuchaj, Artem. Ja był na pepeliście Ulia Czornego i widział tam одного из них. Я сразу отправился к тебе. Это шанс, Артем. Шанс понять. Они ведь пытались установить с тобой контакт. Только с тобой. А ты навел на них ракеты. Хан, ты как здесь оказался? Вон, немедленно! Да-да, Ульман, сейчас. Артем, нам просто необходимо поговорить с Черным. Я понимаю, что ты теперь в Ордене и подчиняешься Мельнику. Но надо убедить его отпустить тебя. Хан, я сказал на выход. Я доставлю вас к полковнику. Тут секретный объект, Хан, и тебе тут быть не положено. За мной. Добро, то хоть мы в таким разе до Муйнажа. Собирайся, Артём. Я подожду у выхода из казармы. To wydaje mi się, że w ogóle nie jest chyba element gameplayu, tylko to jest jakiś filmik. Mam takie poczucie po prostu, ponieważ mamy 16 FPS-ów, 15, to mi się nie podoba, co jest grane. Mam nadzieję, że gra nie będzie tak chodziła. Przepraszam was za to, naprawdę. Ale widzieliście, przed chwilą było bardzo płynnie. Okej, zdobyliśmy nasze rzeczy. Do poruszania się służą klawisze wsady. Tak, no dobra. Nie no, to jest... Czekajcie, coś mi tutaj nie gra. Ta ikona oznacza, że w wyniku zostały zaktualizowane cele misji, aby tworzyć lub zamknąć dziennik, przytrzymaj M. Dobra, lew przycisk myszy, zapalniczka. Prawy przycisk myszy, żeby oświetlić sobie dziennik, czyli standardzik, tak to było. M się wyciąga, dobra, jak się chowa. Nie wiem, czy możemy schować, a to nas zaprowadzi w takim razie do misji. Tylko czekajcie, ja ogarnę sobie tą grę, bo coś mi tutaj się nie podoba z tą płynnością. 15 FPS-ów stałe na takich ustawieniach, to jest nie do pomyślenia. Poczekajcie chwilę, ja to zaraz naprawię. Uff, dobrze, już myślałem, że nie pogramy sobie w metro, na szczęście klatki się ogarnęły, wystarczył restart i zmiana troszeczkę ustawień. Jest już 60 klatek na sekundę stałe, więc mam nadzieję, że tak to zostanie. Co my tutaj mamy? Rozejrzyjmy się jeszcze bardziej. Możemy zgasić lampę, możemy odpalić jakieś radio, ale tego nie chcę robić, bo jakaś muzyka się tam zrobi. Grać się na gitarze też nie będę, teraz się o wszystko będzie trzeba bać chyba. Ta ikona oznacza, że w dzienniku zostały zaktualizowane cele misji, aby otworzyć lub zamknąć dziennik, przytrzymaj M. Dobra, to już wiemy. Przytrzymaj lepiej przycisk myszy, aby zapalić. Dobra, to możemy sobie oświetlić. Nasz cel to jest iść za Chanem na spotkanie z Młynarzem. Hanem, przepraszam. Dobra, schowajmy to. I chodźmy, albo w sumie nie wiem, bo to nas namierzy. Znaczy, będzie nam mówił, gdzie mamy iść. Mamy iść tutaj. Dobra. No, teraz to w końcu jakoś normalnie wygląda, nie jak wtedy. Przepraszam was za te problemy techniczne trochę. Mam nadzieję, że to się już więcej nie powtórzy. Idziemy najprawdopodobniej teraz po nasz ekwipunek pierwszy, tak? Dokładnie. Okej, czyli kompletne podstawy, maska. Weźmy ją. Одна пыльчива стоит. Фонит до сих пор так, хоть яйца запекай. Да и в метро есть зараженные участки. Не забудь фильтры. Конечно, противогаз смотрится и без них неплохо, но пользы от него тогда ноль. Добра. Так, а птички, что тут скажешь? Все, что нужно для... Сам помаранчевый, это наиважнейшее. Вот твой аванс за этот месяц. Не забывай. Oczywiście naboje wojskowe cały czas stanowią walutę, czyli w tej kwestii nic nie uległo zmianie, na szczęście. Przytrzymaj tab, aby otworzyć menu wyboru amunicji. Przytrzymaj, tak, okej. I co my tutaj mamy? Mamy do wyboru noże do rzucania, aha, czyli takie bronie, na przykład dynamit, okej. Jak tu zmienić na przykład amunicję? W jaki sposób to mogę zrobić? Nie wiem dokładnie, jeszcze to ogarniemy. Co my tutaj możemy zrobić? Tutaj możemy zakupić... Jezu, coś się zbugowało! Tutaj możemy za... Jezus Maria, naprawdę coś się zbugowało, czekajcie. Ja chcę to schować. I chcę sobie wybrać jakąś broń. Wybierz. Klasyczny przedwojenny karabinek automatyczny, choć pospolity, jest niezwykle cenny w meczu ze względu na parametry i niezawodność.
Ten chałupniczo produkowany pistolet maszynowy jest szybko strzelny, ale szybko też się przegrzewa i zacina. Ta sama powtarzana strzelba jest niezwykle skuteczna z bliskiej odległości, choć dobrze sprawdza się też na średnim dystansie. Pełne przeładowanie wymaga jednak nieco czasu. Prosta i niezawodna broń produkowana w metrze, potężna, ale kopie niczym osioł, czyli wielki odrzut, a to... Karabin wyprodukowany w metrze przez utalentowanych rusznikarzy jest niezwykle celny i potężny, świetna broń na daleki dystans. Weźmy sobie może klasyczny kałach. Możemy coś jeszcze wybrać? Na przykład rewolwer. Weźmy na przykład jeszcze świetną broń na daleki dystans. Dobra, myślę, że tak może zostać. A, optyka, jeszcze jakieś dodatki mamy, tak? No dobra, optyka albo lufa. Optykę. Ten przedwojenny celownik ułatwia celowanie z bliskiej i średniej odległości bez przysłaniania pola ostrzału. No dobra. W takim razie mamy zainstalowany, też możemy teraz się cofnąć, tak? Rozumiem. Nie, tłumik nie chce. A co robi tłumik w ogóle? Niweluje, znaczy wiem, że tłumi dźwięki, ale czy coś jeszcze nam ogranicza jakieś możliwości broni? Niweluje rozbłysk i tłumi dźwięk, zmniejszając przy tym rozrzut. Obniża też prędkość pocisków, a przez to również zadawane obrażenia. Czyli obrażenia nam zmniejsza. Nie, to nas nie interesuje w takim razie. Odinstaluj. Czyli tak, nam starczy celownik i może... No nie, celownik nam starczy. Dobra. Powiedzmy, do rewolwera co my mamy? Dostosuj. Optyka. Przedwojenny celownik ułatwia celowanie z bliskiej średniej odległości. Dobra, może być w sumie. O, proszę mi tutaj zainstalować. Zainstaluj. Dobra. A tutaj? Tutaj bym też chciał jakiś celownik, skoro to ma być broń na daleki dystans. To tak samo. Zainstaluj i powrót. Dobrze. No. To tak. Teraz weźmy sobie tutaj. I mamy oczywiście nasze broń, jak widać, świetnie. Natomiast myślę porozmawiać tutaj, czy coś? Czy też by było chyba na tyle? Miejmy nadzieję, że na tyle. Broni chyba nie możemy tutaj w ogóle wyciągnąć, jeśli chodzi o to miejsce, więc... Nie pobawimy się nią, nie jesteśmy w stanie na razie przetestować. Pokaż co potrafisz, wypróbuj pozostałą broń, którą wybrałeś. No dobra, 1, 2, 3 lub kółkiem myszki można zmieniać broń. To jest nasz ten rewolwer oczywiście i tu jest ten nasz kałach, a to jest ten karabinik na daleki dystans. Spróbuj trafić manekin w środek torusu, no dobra. Śmiesznie. Dobry strzał. Dobra. Przodujmy. A ten kałak już mi się podoba. Fajnie się z niego strzela. Spróbuj trafić w głowę. Okej. Okay. Zniszczony. No, widać różnicę, widać. Jakieś osiągnięcie mi wskoczyło. W sumie możemy jeszcze chwileczkę sobie poćwiczyć. Weźmy amunicję jeszcze, uzupełnimy sobie. I to może niech będzie już na tyle, powiedzmy sobie. Chociaż może jeszcze jedną rundkę zróbmy. Pięknie. Aha, to chyba na tyle, tak? Okej. Okay. Zobaczmy sobie, jak się jeszcze z tego strzela. Puśćmy jeszcze jednego manekina. Wow, dobra, to jest taki... Tak to wygląda. Weźmy rewolwer sobie jeszcze. Dobra, czyli broń typowa na po prostu sytuację, kiedy nam brakuje amunicji. Dobra, headshot to jest strzał, już nie żyje. Znaczy nie żyje, rozpada się. Weźmy sobie amunicję, to nam się automatycznie uzupełnia wszystko. Czy nie? Chyba nie, dobra, nie będziemy już marnować amunicji. Możemy w ogóle sobie na przykład zakupić amunicję u niego, czy już nie mamy takiej możliwości? No jasne, podobało mi się, było fajnie. Prawda, nieźle. Nie. Dobra, chodźmy w takim razie do naszego celu misji, naszego znacznika. Kuchnia. Nie przejmuj się ziemią tutaj, jakoś specjalnie. Tak, Lecha, nie słuchaj tego klona. Открывайте ворота! Ты про Лесницкого то слыхал? Ты о чем это? У ребят из охранной лаборатории спроси. Черт, что он там уже натворил? Открываем. No cóż takiego tam się stało. No dobra. Przepuścili nas. W grobnicy powielitelów drewności klali wszystko, co mogło potrzebować im w zagrobnej życiu. Oruże, ukraszenie... Aż mi się przypomniały te ostatnie misje w Metro 2033. To było chyba...
bardzo podobne miejsca. Перестань нести ерунду. Chodź i przestań pieprzyć, dokładnie. A сокровища, o których chodzą słuchy, te same zagrobne dary. Оружие множество, и коней гордых, и богатства несметные. Похоже ведь, правда? Вот только грабители и Макир во все времена ждали проклятия. Хан, ты заткнешься или нет? О, что это было? Что случилось? Говорят, Лесницкий что-то натворил. А черт его знает. Лесницкий был в лаборатории. Смена закончилась. Дверь вскрыта. Все разворочено. А Лесницкий пропал. Вот дерьмо! Так, а внутри там что? Хранилище там. Вроде химическое оружие. Хотя черт его знает. Капец. То не чекавье. Полковник Залесницкого раскаленную арматуру, но загонит глубоко в душу. А я как назло без вазелина. Dobra, co? Wychodzimy tutaj? Ładna, poszli. Właśnie myślałem. Chodźcie, chodźcie. Przytrzymaj M, aby użyć kompasu. No dobra. Mogę iść pierwszy, nie muszę się sugerować tym, gdzie oni mnie zaprowadzą. Czy coś tu możemy kupić jeszcze? Zdobyć może? Warto się zawsze rozejrzeć, bo później... Pamiętacie, jeśli oglądaliście serię z Metro 2033, jakie potem miałem problemy, że amunicji sobie nie zdobyłem przed wyjściem z miasta. No, otwieracie, otwieracie. No dobrze. Ja czuję. Ja po prostu uwierzę, że unicestwienie czarnych худшая ошибка в истории человечества. Что если они вовсе не хотели нам вредить? Что если мы с ними были просто несовместимы? Все, кроме тебя, Артём. Да, на твоей родной станции погибли люди. Хантер, лучший боец Ордена, тоже. А ведь именно он говорил, если мы не будем сражаться за жизнь, нас съедят. Это закон эволюции. Но в этот раз мы, похоже, поспешили начать сражение. W ogóle to Metro miało tak a propos bardzo duże, wysokie oceny, powiem wam szczerze, dużo pozytywów słyszałem o tej grze. Zobaczymy, czy tak naprawdę będzie rzeczywiście. Tak naprawdę tylko takie rozpoczęcie, nie wiem, czy w tym odcinku będzie jakaś akcja więcej, czy coś się w ogóle rozwinie. Dobra, posłuchajmy, co mają do powiedzenia. Ja widział czarnego. To jest jedna tvarz żywa? K szczęściu, da. K szczęściu? Ham, co za bred? Czarny chudszy z wszystkich ogroz, z jakimi stalkiwał się Orden. Полковник, черный один, он нам не угроза. У Артема дар. Я думаю, он найдет с черным общий язык. Отпустите его со мной. Хорошо. Артем, отправляйся с ханом и найди черного. С вами идет наш лучший снайпер. Анна! Есть! Зачем снайпер? Чтобы наверняка уничтожить черного. Что? Да как вы... Взять его! Убийца! Вы совершаете ту же ошибку. Нет, я выполняю свой долг. Вывести его. Артём, это твой последний шанс искупить вину, избавиться от кошмаров. Плюнь на эти бредни, Артём. Похоже, Чёрный уже успел покопаться у него в мозгах. Выполняйте задание и мигом назад. Скоро война, и ты мне будешь нужен здесь. Вперед. Что застыл, кролик? Dawaj za mną. Artyom, скажу прямо. Чёрный тебя чувствует, так? Значит, ты сможешь его выманить. Но знай, Анна и правда лучший снайпер. Если Чёрный тебя так, так, зрозуміло. И не забудьте контрольный. Окей, дзięki ти рада. Разъезжаем. В таком разе, то есть наша новая знакомая. Анна. Мир с чёрными. Я в одном жалею. Что не была тогда на телебашне, не наводила ракеты и не видела, как горит их поганый улей. Договориться. Czy jednak, jak się właśnie dowiedzieliśmy, nie wszystkie cienie zginęły. Tak właśnie spodziewałem się, że to nie załatwi całej sprawy z cieniami. Gdzieś w tym ogrodzie miał być, tak? Muszę odsunąć się od krawędzi peronu. No dobra. Podjedziemy sobie do tego ogrodu botanicznego. Zobaczymy, jak to będzie w ogóle to wszystko wyglądało. Myślę, że tam coś się...
posypie jednak ta sprawa z tym cieniem. To nie pójdzie tak gładko, jak mógłby się wydawać. To miejsce siebie wyczerpało. Ruszajmy, ruszajmy w takim razie. Może nas coś w drodze nawet zaatakuje. W sumie bym się nawet nie zdziwił. Год назад, стоя на вершине телебашни, я видел, как ракеты... Zaledwie rok temu straciłem na szczycie, stałem na szczycie wieży telewizyjnej i widziałem, jak rakiety spadają na ogrody botaniczne, zmieniając ciała w popiół, topiąc metal i szkło. Nikt i nic nie mogło przejść tego piekła. A jednak, Han odnalazł tam cienia, teraz muszę go znaleźć i zlikwidować, dokończyć to, co zacząłem. Myślę, że to może nie być jedyny cień, jaki przetrwał, no ale zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie. To dopiero początek gry. Mamy broń już w pogotowiu, tak? Zamiast rewolwera posługiwać się karabinem. To było obyczajnym dziełem, a teraz monorails wydaje się fantastyką. Nasze dzieci już nie będą znać, jak im pользować. A wnuki w ogóle będą myśleć, że to wszystko bogi stworzyli. Jak tu można latarkę włączyć? Pamiętam, że była taka opcja. Teraz będziemy na miejscu. Dokładnie, już jesteśmy. Ja popróbuję podać napięcie, wrubić świat. Pока pользujcie się fonariami. Tu jest jakiś głośnik, fajnie to było słychać właśnie. Tak, gotów? F jest latarka, dobra. Oczywiście jestem gotowy. Udajcie. Jak to otworzymy? Masz jakiś pomysł? To automatycznie to się otworzy zaraz. Ładne, napięcie jest. Odkrywaj ворота. Wspaniała korytarz. Tak, w sumie coś mi się tutaj nie podoba. Za dużo wolnego miejsca. Молодец, справился. To nie było ciężkie. To chyba nie wróży niczego dobrego tutaj, no ale zobaczymy zaraz. W sumie oni też niczego dobrego nie wróżą. Dobra. Jezu, masakra. Dobra, ostrożnie. Ostrożnie. No idź pierwsza. Ja będę tyły osłaniać. Tak. Po planu wpierdzi wchod w kolektor. Można jakoś zwolnić tempo chodu? W sumie by się czasami przydało. Dobra, otwórzmy. Ja za tobą. Chyba żartujesz sobie. Jezu. Dawaj na prawo. Zlewa tu pić. Mogę szczura zabić? Mogę. Dobra, nie marnujmy amunicji, bo to jest naprawdę... Jezu! Co tu się dzieje? Ale to jest naprawdę głupota, nie będę amunicji w taki sposób marnował. Naprawdę masakra. Wow! Gień bestio! Ale szybkie, no już, już jest martwe. Dobra, wstrzeliłem. Dzięki. Jest to ciało? Tutaj jest. Przyjrzyjmy mu się. Jak tam, nagle by na mnie tak wyskoczył, to bym chyba umarł ze strachu. Jak się atakuje nożem? Aha, V, dobra. Ciekawa animacja. Kurde, oczy sobie krwią zachlapałem. Warto też się rozejrzeć, możemy zawsze coś znaleźć, jakieś filtry czy coś. Musimy założyć teraz maskę przeciwgazową. Okej. Mamy na tym swoim zegarku napisane 5 minut, tak? Rozumiem, że tylko na tyle nam filtry wystarczą. Znaczy, właśnie nie wiem, czy to tylko ten jeden filtr nam wystarczy na 5 minut, czy ogólnie wszystkie. Myślę, że chyba tylko jeden, bo to by była trochę przesada. Skoro mamy filtry 5-minutowe, to naprawdę trzeba się bardzo streszczać tutaj. Bardziej, że mamy ich tylko... Mamy chyba tylko dwa filtry, nie? W sumie. Dobra, zobaczymy sobie, jak tutaj będzie wyglądała powierzchnia. Pomagika? Jak na zewnątrz wygląda świat? Zachęcająco. Wow. Wow, naprawdę nieźle. Czekajcie, wyłącz latarkę. Nieźle to się prezentuje. I to jeszcze płynne 60 fps. Stała ilość klatek. To mi się podoba. Robi wrażenie. Shiftem się biegnie. Okej, to chodźmy. Skoro mamy taką opcję, to róbmy, tak? W ogóle jeszcze te krople na masce. To w ogóle... Jezu, genialne jest to świetlenie. Naprawdę...
Ta gra już mnie kupiła. Wow. Co to są? Za dziwactwa. Jeszcze jakiś brud na tej masce, jeszcze ta woda. Nie, no dobra, to wygląda świetnie. Gia, by przetrzeć maskę? Serio? Aha, dobra, wciśnij. Okej. Okay. Fajna opcja taka, taki mały szczegół, ale naprawdę fajny smaczek, naprawdę. Interakcja. Jeśli wдруг у тебя дрогнет рука, я не подведу. Ладно, удачи. No dobrze, i co teraz? Serio chcesz tam wejść? Wow! Jaka zwinna, zobaczcie. Co teraz zrobisz? Tam nie ma tych korzeni. Aha. Dobra. Mam wejść tutaj, czy co? Dobra, zobaczmy, dokąd mamy teraz iść tak naprawdę. Przytrzymajmy na M. Dobra, tutaj nas prowadzi znacznik. W sumie niedługo będziemy musieli kończyć ten odcinek. Jezu, to są znowu te latające demony. Czekajcie, może lepiej jak zmienię broń. No to fail. Nie udało mi się go strzelić. Przytrzyjmy maskę. Jestem na pozycji, widzę cię, no dobra. Z prawej? Co mnie atakuje? Wartownicy, a nie cienie. Wow! O nich chodziło. To ich nazywać wartownikami, okej. Okay. Jeszcze jacyś? Dobra. Trzeba amunicję oszczędzać, naprawdę celować w głowę i pojedynczo strzelać. Na razie mam dużo tej amunicji, ale zaraz może już nie być tak wesoło. W szuwarach, Jezu! Ale dobrze strzelam, muszę przyznać. Ale ja będę tak ograniczać się do minimum, jeśli chodzi o moje strzelanie. Liczę na to, że ona będzie je zabijała, bo tak naprawdę ja nie mam takiej konieczności, żebym to ja musiał koniecznie je zabijać. Ważne, żeby oni zginęli wszyscy. Ona pewnie ma nieskończoną ilość amunicji. Nie, nic mi nie jest, spokojnie, Jezu! Co to są za skutstwa? W sytuacjach krytycznych można ratować się apteczką w ciśniku, no dobra. Mam jeszcze 5 apteczek, na razie to nie jest żadna sytuacja krytyczna. Idź w lewo, jest droga naokoło, no dobra, chodźmy w takim razie. Nie, ale to jest naprawdę... Fajnie, mam nadzieję, że będziemy też częściej na powierzchni, bo teraz tutaj naprawdę aż się chce być. Mogę cię ustrzelić, ty? Zniknął. Nie, tutaj jest. Chodź tu. O, można. Dobra, fajnie. Fajnie, że nie możemy, że to po prostu nie jest takie, że wiecie, że przez to możemy strzelać, jakby to było powietrze. Ale już zabić akurat wręcz chyba takiego robala nie możemy. Nie, możemy, no to jest świetne. Wszystko tutaj żyje, jak widać. Jakieś robaki, jakieś ptaki zmutowane. Wszystko tutaj istnieje i funkcjonuje. 30 metrów od twojej pozycji na godzinie drugiej. Gdzie go masz? Gdzie go widzisz? Dobrze. Wow, tutaj jest! Chyba go nie złapiemy. No, obserwuj. No, taki mały? Nie było takiego jeszcze nigdy. O, tu jest! Zmienimy filtr, bo już się skończył. Widzę go, spokojnie kobieto. Dobra, mamy kolejne 5 minut. Gień! Co to było? Jakaś ochrona? Gdzie jest prawej? Tu jest. Dobra, trafiony, w końcu. Ale żyje. Oj, ej. Co tu się dzieje? No, cholera. Podejdźmy do niego. Jezu, on żyje! Boże, on jest paskudny.
Dobrze. Ha, mamy wspomnienie, tak? Po tym, po tej detonacji. Co tu się stało tak naprawdę, teraz się dowiemy. No, trochę ich tutaj było, muszę przyznać. Mamy tego naszego małego. Zdążył uciec w jakiś sposób. Ciekawe. Co teraz się będzie działo? Złapaliśmy go do klatki. Ciekawa sprawa. Miałem wrażenie, jakby on potrafił się teleportować. Guten Morgen! Wow. Niemcy. Butem w mordę. Wróg mojego wroga. Stwór, którego znalazłem w wypalonych pozostałościach ogrodu botanicznego, wygląda jak cień. Udało mu się wejść do mojego umysłu i dostać do najskrytszych zakamarków. Ale to było zaledwie dziecko. Tego jestem pewien. Poznało mnie i przestraszyło się. Na jakiś czas pozbawiło mnie przytomności. To wystarczyło, żeby mnie złapali. Naciśnij dowolny klawisz, aby kontynuować. Dobra, będziemy kontynuować. Aczkolwiek, słuchajcie. Zobaczymy sobie, co to jeszcze będzie się działo i będziemy musieli zakończyć ten odcinek aktualnie. O, fuj, jeszcze jakieś pająki pan słożą. Masakra. Widzę, że się nie patyczkują. Czy obok nas jakieś trupy leżą? Подозреваемый в мутации. И это мы сейчас проверим. Если твой череп правильных пропорций, ты свободен. Если нет, ты недочеловек. Урод! Это произвол! Да стой ты спокойно. Что там у тебя? Так, 318 миллиметров на 302. Смотрим в табличке. Ну вот, поздравляю. Ты мутант. Нет, нет, пожалуйста. Я пердзеля. Вопрос простой. Какое задание выполняет... Мы сейчас жучить на них, бо нас зараз расстреляем тут, всех по колеи. Читаю до трех. Один. Слава красной линии. Терас, найлепей было. И го удушить. Три. Не надо, я расскажу, но не при посторонних. Меня убьют, если узнают. Этого во второй блок. Обычно Рейх не вмешивается в дела Ордена. Но тут нам одновременно попались Рейнджер, Красные и Мутант. Что все это значит? Говори или получишь пулю. Бери офицера. Ах ты! О то ходило, właśnie. Добрая акция. Dobrze, wyczekaliśmy odpowiedniego momentu. Noże staw sobie. Ty, ja tak понимаю, z Ordena, ze Sparty. Dzięki, może się naprawdę przydać. Nasze naczelniki może w zasosy nie celujące, no nam to proste... Ale teraz będę kończyć ten odcinek. Udało nam się oswobodzić. Myślę, że teraz będziemy musieli się jakoś przekraść tam. To będziemy robić na następnym materiale. Mam nadzieję, że ten wam się spodobał, że Metro Last Light was zachęciło. Teraz dopiero pod koniec zaczęło się rozkręcać wszystko. Ten początek był trochę przydługi, to był taki wstęp. Zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. Jak na razie gra się zapowiada naprawdę świetnie i się na niej nie zawiodłem. Już się bałem, że gra, nie będę mógł nagrać tej serii do końca przez to, że będę miał 10 FPS-ów, a jest gra w 60 klatkach na sekundę stałych. I to jest najważniejsze. Dzięki za uwagę. Zapraszam was oczywiście do komentowania filmu, do oceny. Jeśli wam się spodobał, dodajcie łapkę w górę, to naprawdę pomaga. No i do subskrypcji kanału, jeśli chcecie oglądać więcej, jeśli chcecie być na bieżąco. Zapraszam również na Facebooka, linki macie w opisie, wszystkie ważne. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku. I trzymajcie się, na razie, cześć, bo nie poczynię przedłużam na koniec. Na razie.